każdy atom tworzy... Każdy atom, no nie każdy atom, nie inaczej. Cześć, dzisiaj sobie porozmawiamy o wiązaniach chemicznych, które występują między dwoma atomami, takimi samymi lub różnymi. I wiązania chemiczne dzielimy na kowalencyjne oraz na jonowe. To są te dwie grupy wiązań chemicznych i te wiązania kowalencyjne dzielą się jeszcze na dwa typy, niespolaryzowane oraz spolaryzowane. Dzisiaj powiemy sobie o tej grupie wiązań kowalencyjnych, natomiast w kolejnym filmiku dowiecie się więcej na temat wiązań jonowych. I zaczniemy może od wiązań kowalencyjnych niespolaryzowanych. Przede wszystkim, żeby sprecyzować wiązanie chemiczne, które występuje między dwoma atomami, to musimy posiłkować się elektroujemnością. I dla wiązań kowalencyjnych niespolaryzowanych delta E, czyli ta różnica elektroujemności, wynosi 0, no a w kolejnych liceum mówi się o tym, że jest ona równa 0 do 0,4, no ale na Waszym etapie wystarczy, że będziecie wiedzieć, że delta E jest równa 0. Natomiast w przypadku wiązań chemicznych kowalencyjnych spolaryzowanych ta różnica elektroujemności musi być mniejsza niż 1,7, no ale oczywiście większa niż 0, bo gdy jest równa 0, to mamy wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane. W przypadku wiązań jonowych to powiem od razu, że ta delta E, czyli ta różnica elektroujemności, musi być większa niż 1,7. O co chodzi z tymi wiązaniami chemicznymi? Atomy łączą się ze sobą z takim samym atomem lub innym atomem, tworząc związki chemiczne i to łączenie się jednego atomu z drugiego odbywa się właśnie przez te wiązania chemiczne. I zaraz o tym dokładnie powiemy, ale zajmijmy się jeszcze tą elektroujemnością, gdzie delta E to jest różnica elektroujemności. Na przykład mamy wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane i wiemy, że różnica elektroujemności w tym przypadku wynosi 0. Przykładem takiego wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego jest cząsteczka H2O2N2. I spójrzmy sobie, H2 cząsteczka zbudowana jest z dwóch atomów wodoru, czyli mamy sobie wodór i gdzieś tutaj obok wodór. Przypominam, że ta dwójka mówi nam o tym, że mamy dwa atomy wodoru. No i teraz weźmy sobie układ okresowy. W klasie 7 mamy w podręczniku na ostatniej stronie, te osoby oczywiście, które korzystają z tego podręcznika. Jest tutaj układ okresowy pierwiastków i można zauważyć, że różnica elektroujemności w tym przypadku jest podana w lewym górnym rogu. Jest ona zaznaczona kolorem czerwonym. Mamy elektroujemność i dla wodoru ta elektroujemność wynosi 2,1. To teraz ten wodór ma elektroujemność 2,1, no i ten wodór też będzie miał elektroujemność 2,1, więc różnica między tą a tą elektroujemnością no, wynosi 0, bo nie ma żadnej różnicy. W przypadku tlenu znowu mamy O2, ta dwójka znaczy, że mamy dwa atomy tlenu, to sobie też narysujmy tutaj jeden tlen, tutaj drugi. Szukamy w układzie okresowym tlenu. Znajduje się on tutaj i różnica elektroujemności dla tlenu wynosi 3,5, czyli ten tlen ma elektroujemność równą 3,5, ten ma również elektroujemność równą 3,5, więc znowu nasze delta E jest równe 0 i mamy wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane. No i tak samo będzie w przypadku N2, mamy znowu dwa azoty, każdy z nich ma elektroujemność 3,0, no to jeżeli ten ma 3,0 i ten ma 3,0, to różnica elektroujemności jest równa 0. No i mamy wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane. W przypadku wiązań kowalencyjnych spolaryzowanych różnica elektroujemności no, musi być większa niż 0, mniejsza niż 1,7. Przykładem może być tutaj H2O, CO2. Weźmy sobie na razie H2O, mamy to z woda. Zbudowana jest ona, ta cząsteczka wody, z dwóch atomów wodoru i jednego tlenu. No i teraz patrzymy sobie, mamy wodór i mamy tlen. Różnica elektroujemności dla wodoru to jest elektroujemność dla wodoru to jest 2,1, my sobie zapiszmy, natomiast dla tlenu mamy 3,5. więc różnica między jedną elektroujemnością a drugą wynosi 1,4, bo 3,5 minus 2,1 daje nam 1,4. Jest to mniej niż 1,7, ale więcej niż 0, dlatego w tej cząsteczce będziemy mieli wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Weźmy sobie teraz jeszcze to CO2. CO2 zbudowane jest z dwóch różnych atomów. Jeden to tutaj jest węgiel, drugi to jest tlen. I elektroujemność węgla możemy odczytać znowu z naszego układu okresowego. Węgiel znajduje się tutaj, jego elektroujemność wynosi 2,5, natomiast tlen już mieliśmy w powyższym zadaniu i jest to 3,5. I znowu różnica między jedną a drugą elektroujemnością wynosi 1,0. Więc już na tym etapie potraficie stwierdzić, jakie mamy wiązanie, czy jest to wiązanie kowalencyjne, niespolaryzowane czy spolaryzowane. Oczywiście wiązanie jonowe będziemy obliczać w ten sam sposób, ale poruszę ten temat w osobnym filmie. No i przejdźmy teraz dalej. Zanim przejdziemy do szczegółowego omawiania tych tworzenia się wiązań chemicznych, musimy sobie przypomnieć, że liczba elektronów walencyjnych była określana przez numer grupy. I tak, atomy z grupy pierwszej miały 1 elektron walencyjny, z grupy drugiej miały 2 elektrony walencyjne, z grupy 13 miały 3 elektrony walencyjne, z 14 4, z 15 5, 16 6, 17 7 i 18 8. Elektrony walencyjne są o tyle specjalne, że są one odpowiedzialne za tworzenie się właśnie tych wiązań chemicznych, dlatego w tym temacie będziemy bardzo często korzystali właśnie z tej liczby elektronów walencyjnych, czyli będzie nas interesował numer grupy każdego atomu, w którym się znajduje oczywiście. I teraz uwaga, każdy atom, jeżeli łączy się z drugim atomem, będzie dążył do tak zwanego oktetu elektronowego lub dubletu elektronowego. Oktet to jest inaczej 8, dublet to jest inaczej 2. O co w tym wszystkim chodzi? Gazy szlachetne są na tyle specjalną grupą, że nie tworzą one związków, nie łączą się z innymi atomami, ponieważ mają już wszystkie pary elektronowe zajęte. I inne atomy będą dlatego dążyły do tej konfiguracji elektronowej, one chcą być jak gazy szlachetne, dlatego będą tworzyły do oktetu elektronowego, czyli powiedzmy, że ma 5 elektronów walencyjnych, ale będzie chciał mieć 8, tak jak ma gaz szlachetny, lub do dubletu, czyli ma na przykład 1, wodór ma 1 elektron walencyjny, był w pierwszej grupie i będzie dążył do dubletu elektronowego, czyli do konfiguracji elektronowej, w tym przypadku helu, bo hel jest tutaj wyjątkiem. Dobra, to teraz jak już coś wiemy, to teraz spójrzmy sobie na wiązania kowalencyjne niespolaryzowane i mówiliśmy sobie, że różnica elektroujemności dla tych wiązań jest równa 0. Przykładem był na przykład O2. No i mamy cząsteczkę O2, już wiemy, że delta E wynosi 0 dla tej cząsteczki, bo obliczyliśmy to sobie wcześniej. No i teraz spójrzmy, mamy O2, O2 zbudowane jest z 2 atomów tlenu, bo ta dwójka mówi nam o tym, że mamy 2 tleny. I sobie narysujmy 2 tleny, które sobie gdzieś tam koło siebie stoją. No i każdy tlen ile ma elektronów walencyjnych? Patrzymy sobie na układ okresowy pierwiastków. Tlen mamy w 16 grupie, więc będzie miał on 6 elektronów walencyjnych. Elektrony walencyjne możemy sobie zaznaczyć takimi kropeczkami czarnymi. Zasada jest taka, że zazwyczaj piszemy po 2 elektrony jakby na każdej ścianie powiedzmy tlenu. Tu ten również będzie miał 6 elektronów walencyjnych. No i spójrzmy, on ma już 6, to zastanówmy się, czy będzie dążył do oktetu, czy do dubletu elektronowego. Zawsze atomy dążą do tej większej liczby, czyli jeżeli ten tlen ma 6 elektronów, to będzie on dążył do oktetu, czyli chce mieć 8. No i co on może sobie zrobić? Mamy tutaj 6 elektronów, brakuje mu jeszcze 2, więc ten tlen sobie uwspólni, czyli jakby pożyczy 2 elektrony od tego drugiego tlenu i ten zrobi to samo. Dzięki temu ten tlen ma 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus te 2 obce, więc ma łącznie 8 elektronów i ten tlen będzie miał dokładnie tak samo. Tutaj chodzi o to, że te elektrony są uwspólniane, czyli atomy sobie jakby nawzajem pożyczają, uwspólniają te elektrony. Czyli ja Ci daję 2, więc te 2 będą nasze wspólne i ten robi tak samo, tak? I teraz uwaga, rysujemy obok 2 tleny znowu tak jak mieliśmy i każda para wspólna elektronowa, a para to są 2 elektrony, czyli w tym przypadku mamy 1, 2, 3, 4 elektrony wspólne. 4 elektrony wspólne to są 2 pary, jedna para jest tu, druga para jest tutaj, to jedna para taka elektronowa to jest jedno wiązanie. Tutaj mamy dwie te pary, więc musimy zrobić dwie kreseczki. I te wolne pary elektronowe, czyli te, które nie wzięły udziału w tworzeniu wiązania, również musimy umieć zaznaczać na tym schemacie z kreskami. I jedna taka para elektronowa to jest jedna kreska. Więc tutaj ta jedna para to jest jedna kreska, ta para to jest druga kreska, ta para to jest kolejna kreska i ta para to jest też kolejna kreska. I na końcu piszemy sobie wzór taki. On się różni od tego tym, że ten nie ma uwzględnionych tych wolnych par elektronowych. Teraz ten wzór nazywamy w chemii wzorem sumarycznym. Wzór sumaryczny. Ten nazywamy wzorem elektronowym kropkowym. Kropkowy. Ten nazywamy wzorem elektronowym kreskowym. Natomiast ten to jest wzór strukturalny. W dalszych etapach kształcenia bardzo ważne są wzory sumaryczne, czyli tutaj to są te krótkie, oraz wzory strukturalne, czyli te z tymi kreskami, które przedstawiają jakby strukturę danej cząsteczki. Te są najbardziej istotne w kolejnych etapach kształcenia, natomiast na tym etapie musicie umieć narysować też wzór elektronowy kropkowy, elektronowy kreskowy, no i oczywiście ten sumaryczny i strukturalny. Dobrze, zróbmy sobie kolejny przykład. Mamy teraz N2. Obliczaliśmy sobie już wcześniej, że różnica elektrojemności w tej cząsteczce również wynosi 0. Mamy N2, co oznacza, że mamy azot i azot. Znowu mamy wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane. Patrzymy sobie na układ okresowy pierwiastków. Mamy tutaj azot. Azot znajduje się w 15 grupie, co znaczy, że ma 5 elektronów walencyjnych. No to rysujmy sobie tutaj te 5. Znowu kropeczkami. Można sobie x-ami zaznaczać, jak Wam pasuje. No i znowu, każdy azot ma 5 elektronów walencyjnych, więc znowu dąży do tej liczby, która jest wyżej, czyli nie do dubletu, nie do 2, tylko tym razem też znowu do 8 będzie dążył. Czyli azot ma 5, a chce mieć 8. I co może zrobić? Ma 5, więc brakuje mu jeszcze 3. Więc ten azot uwspólni sobie elektrony, te 3 elektrony z drugim azotem i ten zrobi to samo. Pamiętajcie, że tutaj jest coś na zasadzie handlu wymiennego, czyli ja Tobie pożyczam, uwspólniam z Tobą 3 elektrony, więc też mogę od Ciebie wziąć 3 elektrony. Nigdy nie będzie tak, że jeden da mu 2, drugi weźmie 3. Nie, zawsze po tyle samo się wymieniają. No i piszemy tutaj znowu dwa azoty, jedna wspólna taka para elektronowa to jest jedno wiązanie, więc tutaj tych wspólnych par elektronowych mamy raz, dwa i trzy, więc robimy 3 kreski. No i mamy tutaj jedną wolną parę elektronową oraz tutaj też mam drugą wolną parę elektronową i zapisujemy w ten sposób. No i ostatni wzór, który nie uwzględnia tych wolnych par elektronowych, wygląda w ten sposób. I tak, ten wzór to jest wzór sumaryczny, ten wzór to jest wzór elektronowy kropkowy, ten wzór to jest wzór elektronowy kreskowy, a ten wzór to jest wzór strukturalny. Dobra, i ostatni przykład dla wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego to będzie H2. Znowu, różnica elektroujemności wynosi 0, to już też wcześniej liczyliśmy. Mamy dwa wodory, więc sobie narysujmy te dwa wodory. Każdy z wodorów jest w grupie pierwszej, więc ma jeden elektron walencyjny. No i tym razem wodór ma jeden elektron, więc bliżej mu jest do 2, więc on nie będzie dążył do oktetu, tylko będzie dążył do dubletu. Więc ten wodór sobie pożyczy od tego drugiego jeden elektron, dzięki temu będzie miał 2 i ten zrobi dokładnie tak samo. Mamy H i mamy jedną wspólną parę elektronową. Tutaj nie mamy nigdzie wolnych par elektronowych, więc wzór zostaje nam taki. Dobra, przejdźmy sobie teraz do wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego. Już wiemy, że tutaj różnica elektroujemności jest mniejsza niż 1,7, no oczywiście większa niż 0 bądź 0,4 nawet. Przykładem pierwszym to była woda, czyli H2O. No i mamy H2O. Zbudowane jest z dwóch różnych atomów, jest to wodór i tlen. No i znowu, różnica elektroujemności dla wodoru wynosi 2,1, z tego co pamiętam, ale jeszcze sprawdzimy. Wodór mamy tutaj, więc różnica elektroujemności to jest 2,1, natomiast dla tlenu to było 3,5, więc delta E było równe 1,4. 1,4 no, jest na pewno większe niż 0, ale jest na pewno mniejsze niż 1,7, więc w cząsteczce wody występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Ta dwójka tutaj dotyczy tego, za czym stoi. Dwójka stoi za wodorem, to znaczy, że mamy dwa wodory, a za tlenem nie stoi nic, czyli tak jakby tutaj stała jedynka, więc mamy jeden tlen. Narysujmy sobie teraz te dwa wodory i jeden tlen. Sprawdźmy, ile elektronów walencyjnych ma każdy wodór i ile ma tlen. Wodór znajduje się w pierwszej grupie, więc ma jeden elektron walencyjny. I sobie kropeczką to zaznaczymy. Natomiast tlen jest w grupie 16, więc będzie miał 6 elektronów walencyjnych. Ja sobie zaznaczę tym razem x-ami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Teraz każdy wodór ma jeden elektron, więc co będzie się tutaj działo? On będzie dążył oczywiście do dubletu, więc sobie pożyczy od tlenu. Teraz uwaga, to pożyczanie w wiązaniach kowalencyjnych spolaryzowanych następuje między dwoma różnymi atomami. Tutaj nie będzie sytuacji, że wodory sobie pożyczą. Zawsze będzie wodór i jakiś inny atom. Nie ten sam, tylko inny, w tym przypadku tlen. I ten wodór zrobi dokładnie to samo, co zrobił sobie tamten. No i tlen oddał swoje dwa elektrony, każdemu wodorowi po jednym, znaczy oddał, uwspólnił, więc w zamian też może uwspólnić sobie dwa elektrony po jednym z każdego. Więc tlen sobie weźmie, pożyczy jeden elektron od tego wodoru i drugi od tego i dzięki temu będzie miał oktet elektronowy, czyli ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jest super. No i piszemy obok O, H i H. No i patrzymy. Tutaj jest jedna wspólna para elektronowa, to wyraźnie chyba widać. Tutaj zaznaczymy, o. A druga wspólna para elektronowa znajduje się tutaj. Więc między tym wodorem a tym tlenem będziemy mieć jedno wiązanie i tutaj będzie sytuacja bardzo podobna. No i oprócz tego wodory nie mają wolnych par elektronowych, więc to zostawiamy. Natomiast tlen ma dwie pary elektronowe, wolne. I zaznaczamy je w postaci oczywiście kreski. No i na koniec rysujemy wzór strukturalny. Ten wzór sumaryczny, ten wzór elektronowy kropkowy, wzór elektronowy kreskowy i wzór strukturalny. Teraz drugi przykład wiązania kowalencyjnego. Wow, uderzyłam się o lampę. I teraz drugi przykład wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego to było CO2. Mamy znowu dwa różne atomy i to jest węgiel oraz tlen, które występują w tej cząsteczce. Sprawdzamy sobie elektroujemność dla węgla i my wcześniej mówiliśmy, że jest to 2,5, natomiast dla tlenu to jest 3,5. Więc różnica tej elektroujemności, którą w chemii zaznaczamy jako delta E, jest równa 1,0. Jest to więcej niż 0, jest to mniej niż 1,7, czyli mamy wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. No i teraz znowu. Mamy węgiel i mamy tlen. Za tlenem stoi dwójka, co znaczy, że mamy dwa tleny i jeden węgiel. Więc sobie narysujmy w ten sposób. I teraz patrzcie. Węgiel mamy w 14 grupie, więc będzie miał on 4 elektrony walencyjne. Natomiast tlen mamy w grupie 16, więc ma on 6 elektronów walencyjnych. I sobie znowu x-ami to zaznaczę. Możecie sobie serduszkami zaznaczyć, jak chcecie, będzie słodko. I teraz co mamy tutaj? Każdy tlen ma 6 elektronów, więc będzie dążył znowu do oktetu elektronowego, więc sobie pożyczy ten tlen od węgla, uwspólni dwa elektrony z węglem i ten zrobi dokładnie to samo. Jeżeli węgiel oddał 4 elektrony, uwspólnił swoje 4 elektrony, to również 4 łącznie może zabrać. No więc on sobie weźmie od tego 2 elektrony i od tego też 2. Dzięki temu będzie miał raz, dwa, trzy, cztery swoje, 5, 6, 7, 8. Będzie miał oktet elektronowy. No będzie. Znowu rysujemy to samo i tak, jedna wspólna para elektronowa to jest jedno wiązanie. Tu tych par mamy dwie. I tutaj mamy również dwie. I patrzymy na wolne pary elektronowe. Przy węglu już tutaj nic nie zostało, natomiast przy tlenie zostały dwie wolne pary elektronowe. I tutaj jest tak samo. No i na koniec oczywiście wzór strukturalny. To był wzór sumaryczny, wzór elektronowy kropkowy, wzór elektronowy kreskowy i wzór strukturalny. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie na temat wiązań jonowych.